tego nikt się nie spodziewał. Seria kontuzji, jeden słabszy mecz i cały bardzo udany sezon zakończył się nie tak, jak wszyscy liczyli. Przegrana w pierwszym ćwierćfinałowym meczu z Gwardią Opole kosztowała NMC Górnika Zabrze walkę o medale i powrót na ligowy szczyt. Ostatecznie zabrzańscy szczypiorniści zakończyli cały sezon na 5. miejscu w tabeli. Klub i my zawodnicy naprawdę bardzo ubolewamy, bo jednak chcieliśmy walczyć o te medale, gdzieś tam wznieść na jakieś swoje wyżyny, umiejętności i pokazać w walce w półfinałach, a później o ewentualne medale, co tak naprawdę potrafimy. W tym sezonie niestety jest nam to nie dane. Musimy się dobrze przygotować do następnego, żeby tak nie było. Na 30 meczów rundy zasadniczej NMC Górnik Zabrze wygrał aż 23 spotkania, co dało mu 80 punktów, drugie miejsce w swojej grupie i czwarte w klasyfikacji ogólnej. Wiele razy zabrzańscy szczypiorniści udowadniali, że warto walczyć do samego końca, odmieniając losy spotkania na kilkanaście, a czasem nawet kilka minut przed końcową syreną. Wśród wielu ważnych zwycięstw najlepiej smakowało chyba to nad Orlen Wisłą Płock we własnej hali w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Pod koniec sezonu w hali Pogoń, aby wspierać swoją drużynę, pojawił się Czupurek, czyli klubowa maskotka, która od razu zdobyła serca zawodników oraz kibiców. Graliśmy dobrze, wnieśliśmy coś fajnego do tej ligi, wnieśliśmy nowe systemy taktyczne, wnieśliśmy dużo polotu, troszeczkę inne piłki ręcznej. Wygrywaliśmy, później apetyt rósł, nie? Szczególnie, że mogliśmy awansować do półfinału, to była Gwardia Opole, z pewnością przeciwnik naszego kalibru, to nie było Vive Kielce i wydawało nam się, że nam się uda, ale oczywiście wygrał lepszy, nie ma pytania, dwie kontuzje, szczególnie bramkarzy, które nas wykluczyły, bez bramki bardzo ciężko wygrać mecz, Bartek Tomczak jako kapitan nie było, nasz pech. Szczęście Opola, tylko mogę im gratulować. O tym, że NMC Górnik Zabrze był jednym z czołowych zespołów sezonu, świadczyć mogą także powołania do kadr narodowych oraz nominacje w aż 5 kategoriach do gladiatorów, czyli nagród Superligi. Rastislav Trtik ma szansę na tytuł trenera sezonu. O nagrodę dla najlepszego bocznego rozgrywającego walczy ISO Slighters. Martin Galija został nominowany w aż 2 kategoriach. Najlepszy bramkarz oraz zawodnik sezonu, a kapitan zespołu Bartłomiej Tomczak znalazł się w gronie najlepszych skrzydłowych sezonu. Byliśmy pewną ekipą, nie przydarzały nam się wpadki, mieliśmy energię, mieliśmy siłę, sprawiało nam to fantastyczną radość. Cieszę się, że tyle osób dostało nominację. To pokazuje, że naprawdę wielu nas doceniło. Fajnie, że głosują wszyscy zawodnicy z całej ligi. Wszystkim życzę szczęścia od nas zespołu. No i oby ktoś wygrał, oby ktoś dostał statuetkę. To był także bez wątpienia sezon młodych zawodników, którzy pokazali, na co ich stać. Cieszy się to, że graliśmy sporo meczy, sporo minut. Trener bardzo fajnie to wszystko skomponował z doświadczeniem i naszą młodością, charyzmą. Sezon myślę, że jest udany, no, pomimo tego, że mamy niedosyt po tej naszej końcówce dość nieudanych dwóch meczach z Opolem. Ale bardzo ładnie na dzisiejszym spotkaniu powiedział nasz kapitan Bartłomiej Tomczak, że przeszłości nie da się zmienić, sportowiec może zmieniać tylko przyszłość. My zrobimy wszystko, żeby tą przyszłość zmienić. Aby podziękować za miniony sezon, prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik zaprosiła szczypiornistów NMC Górnika Zabrze na uroczyste spotkanie. Widzimy bardzo fajny zespół, widzimy zespół dobrze prowadzony przez trenera, ale też widzimy zespół, który chce walczyć. I to jest naprawdę sukces i to jest podstawa ku temu, żebyśmy mogli z optymizmem patrzeć na kolejny sezon. Cieszymy się ogromnie, bo widzimy bardzo ambitny zespół, widzimy myśl trenera, która piłkę ręczną stawia mocno na dobrej pozycji w mieście. Tak więc można śmiało powiedzieć, że Zabrze piłką stoi, Zabrze na pewno sportem stoi. Przegrana może podciąć skrzydła, ale może także dodać sił do dalszej ciężkiej pracy. W przypadku szczypiornistów NMC Górnika Zabrze możliwy jest tylko ten drugi scenariusz, bo jak mówią sami zawodnicy, w przyszłym sezonie powrócą jeszcze silniejsi. Musimy wrócić silniejsi i każdy chyba z nas ma jakiś tam wewnętrzny żal nawet do samego siebie, że to nie wyszło w tym sezonie, ale też jest to dobra nauczka, żeby wyeliminować błędy, które zrobiliśmy teraz, żeby one nie zdarzyły się w przyszłości i na pewno do tego będziemy dążyć już od nowych przygotowań. Ja mam w sobie bardzo dużą złość i chciałbym już za 2 miesiące grać ligę, ale wiadomo, że trzeba poczekać, trzeba dobrze przede wszystkim przepracować okres przygotowawczy, żeby zrobić tą bazę na cały sezon. No i cóż, zawsze mamy okazję do rewanżu i mam nadzieję, że
pokażemy to w przyszłym sezonie. O tym, kto zdobędzie nagrody Superligi, przekonamy się 4 czerwca.